zobaczyć tam też przy okazji, czy nie ma jakiegoś samochodu nieprzyspawanego do ziemi. Więc zrobimy tak, że my z Redem podejdziemy w stronę tawerny. Spokojnie, już pochowamy broń. W zasadzie w tym momencie można skitrać. A ty się rozejrzysz po miejscowości. Gdyby co, to że szukasz, ten miałeś się spotkać z wioskowym głupkiem tam w sprawie kempingu, powiedzmy. Okej. Kontakt na Jakby, razie, tak? jakbyś go znalazł przypadkiem, to się odezwij na radiu, ale generalnie to też szukaj samochodu i zobacz, jakie marki znajdziesz i jakie Dobra. pozycje. Muszę. Powodzenia. Wytrychy. Ładunki wybuchowe nawet. Mam ładunki wybuchowe. Okej. Na razie trzymaj je schowane. Tylko nie dali czuwaka. Dobra, możemy zmniejszyć tempo. Zajrzymy do sklepu. Dobra. Gdzie począłeś deskę mu? Drodzy Państwo, nie, bardziej cywilny.
Widział ktoś może sklepikarza? Sklepikarza? Cóż... sklepikarza... Pamiętam, taki był, nazywał się Alkenaros. Alkenaros, ale słyszałem, że to straszny alkoholik i ciągle siedzi w tawernie i chleje. O, to poszukam go. No więc tak. Liniarze na 0670. Mhm. Dobra, idziemy. Sklepikarza nie ma. Handluje samochodami. Dobra, dobra. Handlarz? Komisu zrobili. Całkiem przyzwoita. Całkiem przyzwoita. Dzień dobry, pan handlarz Alkenaros? Nikos, srogi z tej strony. Mieliśmy się spotkać. Właśnie. Jakieś słyszałem, że... Ciekawe informacje dla nas masz, w sensie oczywiście za cenę. Chwileczkę. Okej, już mogę rozmawiać normalnie. Takie tam techniczne problemy. Więc możesz powtórzyć swój ostatnie, co powiedziałeś? W Langwedocji dużo rzeczy się dzieje. W Langwedocji. W tej naszej pięknej Langwedocji znanej Molos. No więc tak. Bo myślę, że coś dla ciebie mamy. Moglibyśmy ci tutaj przekazać. No ale mówię, przydałoby się coś bardziej wartościowego niż to, że się dużo dzieje. A wsiadaj do auta, to ci coś powiem. Redu, dawaj, wsiadamy. Odjadę trochę. To jedyne, co mam ciekawego wam do powiedzenia, to że nasz kochany tawerniarz, barmanek ma kokę. Chociaż z tego, co widziałem, to się do niego przypieprzyła ta armia. Doktorek ten Kazali Kids, no wiesz, o kogo mi chodzi, po pijaku podpieprzał wojskowe zapasy, no to coś czuję, że też może mieć przesrane, jakby się ktoś o tym dowiedział, na przykład z armii, to już macie plus. A słyszałem nawet, że z wami ma na pięku. Kto, doktorek? Doktorek. Powiem tak, doktorka też dawno nie widziałem, jak wiesz zapewne, no nie było nas tu przez pewien czas teraz w Molos, w zasadzie po tej całej wojnie. No, ciężka sprawa. Słyszałeś coś ogólnie o lotnisku? O lotnisku? Szczerze powiem nie, na dobrą sprawę. Kurczę. A nic, to takie dziwne słuchy. Ale znaję. A, macie jakiś w ogóle pojazd? No więc tak, mieliśmy nasz, ale niestety gumę złapaliśmy, ale to daleko, daleko za wioską, trzeba by pierdyli od czasu iść. Czekaj, bo ten... Zgłaszam. Jaki masz status, korupcja? Rozmawiamy z... Nikosem. Za chwilę będziemy pod tawerną. Okej.
Nasz ten kolega się pyta, poszedł po prostu piechotą szukać wcześniej właśnie jakiejś pomocy drogowej czy czegoś, ale dotarł wcześniej, a my szliśmy powoli bardziej. No więc tak mówię, ciężka sprawa, ale ogólnie przydałoby się jakieś auto skołować ten. Tutaj widziałem, że handlarz jakiś miał na ten. Nie orientujesz, co się z nim dzieje? Handlarza nie widziałem dawno, nie wiem gdzie on jest. Okej, okay, a widziałem też jak jakiś niejaki. Jeju, kto to był? Śmierdziało nie o cebulą w każdym razie. Coś tam grzebał. No to widziałem gościa, co cebulę sprzedawał. Dobra, to ja myślę, ogólnie, że ja jako tego handlarza znałem i ten, to my weźmiemy sobie od niego jeden samochód w leasing, a potem mu tam wszystko przekażemy. No ale dobra, dobra, Nikos, to dzięki za te informacje o lekarzu i o tym. Bardzo tutaj nam to jest przydatne. Coś dla ciebie możemy zrobić może? Na chwilę obecną nie, ale kiedyś jakaś przysługa się sprzeda. Podwieźć was gdzieś? Nie, dzięki. Albo w sumie możesz nas podwieźć pod tawernę. Co łaska. Wpadniemy tam na jakiegoś. Na jakiś soczek. Niezły ruch miejski. Dobra, Nikos, masz jakąś szczególną częstotliwość, czy coś, na której moglibyśmy się do ciebie odezwać, w razie czego, przedzwonić? Nie, nie mam telefonu, nie mam nic. Nie masz telefonu. Słuchaj, gdzieś jak co możemy się zobaczyć, powiedzmy. Podeślę jednego z ludzi, zresztą pozna twój samochód do ciebie ten później, to tak jak mówię. Ktoś mi się wysiadł szybko. Dobra, wysiadamy. Kurwa. Chwileczkę. Dobra. Kurwa. Namiot prawie rozłożyłem. Dobra, idziemy do tawerny. Gienkow? No? Znalazłeś coś ciekawego z jakichś samochodów, czy nie? Znalazłem książki. Powtórz? Za dużo strażników. Dobra, za dużo strażników. Powiem tak, możesz zajrzeć do handlarza, ewentualnie. Znaczy sklep Alkena Rosa, coś takiego, jeśli nikt tam się nie będzie kręcił. Oczywiście, o ile nie będzie handlarza, jak co, to pogadaj z nim jakieś, o jakichś tam rzeczach, pierdołach, gdyby był. Zapytaj się, w jakiej cenie samochody i tak dalej. Jak gdyby go nie było, no to weź leasing, na przykład Skodę, która tam stoi. To jest ta tawerna. To jest ta tawerna, właśnie nie ma ani stolików, ani krzeseł, kurde, no ukradł. Kurwa. Bogo jakoś. Aha, okej. Dobra. Badzie. Czy ja dobrze widzę? Kulakis? Tak? Kopelat. Nie poznajesz? Kiedyś walczyliśmy w tej samej partyzantce. Widzę, że nieźle się tu urządziliście. To ja, Srogi. Poznajesz mnie? A, Srogi, Kopelat, faktycznie. Co tam słychać na starych śmieciach? Słyszałem, że zaprowadziliście tutaj porządek w miarę. O kurwa, widzę, że jakieś tam grube aresztowania idą. Tak, właśnie zgłosił mi jeden człowiek, że ma ładnie paczkę. Widzę, czy to człowiek.
Staram się wprowadzić trochę spokoju rządów po swojemu, tak żeby ludzie się czuli bezpieczniej, czyli przynajmniej szacunek.